dzisiejszy dzień to było dzień walki o to, by ten porządek, porządek odnoszący się do historii, ale także do współczesności, do dzisiejszości i do przyszłości został przywrócony. Ci, którzy zginęli przed rokiem, chcieli poprzez ten swój akt, przez oddanie hołdu pomordowanym, ten historyczny porządek przywracać. Ale było wśród nich wielu takich, na czele z prezydentem Rzeczypospolitej, moim świętej pamięci bratem, moim świętej pamięci Brakową, wielu przyjaciółmi, którzy chcieli, ze wszystkich sił chcieli także tej zmiany dziś, zmiany, która ma odnowić nasz kraj, a ma odnowić tą ziemię. No. I musimy ją odnowić wspólnie. Musimy ją odnowić pracą, zdecydowaniem, zaangażowaniem i przede wszystkim wiarą w prawdę. Wiarą w to, że prawda może zwyciężyć. Jeśli coś chcę wam powiedzieć na koniec, bo to byście nie zwątpili. Byście nie zwątpili w to, że prawda zwycięży. I żebyście byli tutaj także za miesiąc, za dwa miesiące, za trzy. Bo prawda musi zwyciężyć. Musi zwyciężyć. I zwyciężyć.